Cel badania: oszacowanie optymalnego przebiegu, przy którym zaleca się przeprowadzenie wymiany oleju. Ten silnik posiada ACT, jest to system dezaktywacji cylindrów. Moim zdaniem ten system działa bardzo dobrze, uruchamia się automatycznie przy niskim obciążeniu silnika, niezależnie od prędkości. Witajcie w kolejnym odcinku na kanale R2D. Bohaterem tego odcinka będzie prezentowany samochód Seat Ateca, rok produkcji 2023, silnik 1.5 benzyna, 150 koni mechanicznych, przebieg 28 500 km. Cel główny odcinka to sprawdzenie, w jakiej kondycji jest olej, który pracował w tym samochodzie. Wyróżnikiem tego odcinka będzie porównanie degradacji oleju z tego samochodu do odcinka numer 217 Volkswagen Touran z tym samym silnikiem, jeden w serii Evo 1, drugi w serii Evo 2. Tym samym porównany zostanie stopień degradacji dwóch różnych olejów: Liquim Oli versus Ravenol w dwóch różnych klasach lepkości, 0W30 versus 0W20. Inicjatorem tego eksperymentu jest Andrzej. Na ekranie prezentuje podstawowe informacje o nim, jego wiek, miejsce zamieszkania oraz preferencje dotyczące wymiany oleju silnikowego. Andrzej skierował do laboratorium R2D taki oto zestaw. W środku znajdują się dwie pozycje. Próbka numer 1 to olej świeży, kilka informacji na opakowaniu, reszta szczegółów za chwilę. Próbka numer 2 to olej przepracowany po przebiegu 11 500 km. Do samochodu zalany został olej Ravenol VSF w klasie lepkościowej 0W20. Klasy jakościowe oraz aprobaty wpisujemy do tabeli zbiorczej. Nie były stosowane żadne dodatki. Jeśli chodzi o instrukcję obsługi, część powiązaną z olejem silnikowym, to wygląda to następująco. Przebieg badanego oleju to 11 500 km, eksploatacja w mieście 50%, dominują odcinki powyżej 20 km, brak dolewek, olej eksploatowany przez 7,5 miesiąca, płukanka została przeprowadzona przy poprzedniej wymianie oleju. I tutaj warto zaznaczyć, że porównując tą charakterystykę do odcinka numer 217, to znajdziemy kilka dość istotnych różnic, które trzeba wziąć pod uwagę przy wyciąganiu wniosków końcowych. W ramach dodatkowych informacji Andrzej napisał tak: roczny przebieg na poziomie 20 000 km, historia wymian oleju w tym samochodzie, Eurol 0W20 przy przebiegu 2600 km, Ravenol VSE 0W20 plus płukanka Microflex Premium 957 przy przebiegu 16 700 km, następnie Ravenol VSE 0W20 przy przebiegu 28 400 km. Silnik nie wymaga uzupełnienia oleju między wymianami, temperatura oleju nie przekracza 105 stopni Celsjusza. Cel badania: oszacowanie optymalnego przebiegu, przy którym zaleca się przeprowadzenie wymiany oleju. Ten silnik posiada ACT, jest to system dezaktywacji cylindrów. Moim zdaniem ten system działa bardzo dobrze, uruchamia się automatycznie przy niskim obciążeniu silnika, niezależnie od prędkości. Obserwując chwilowe zużycie paliwa przy włączonym ACT, widać realne oszczędności i spalanie chwilowe na poziomie 3-4 litrów na 100 km. Nie wpływa to na ospałość jednostki, gdy konieczne jest nagłe przyspieszenie. Nie mam wiedzy, czy i jak ma to wpływ na zużycie silnika oleju. Pisząc o systemach, chciałbym dodać, że nie stosuję funkcji start-stop, wyłączam go po uruchomieniu auta. Raz do pełnego zbiornika dodałem preparat do czyszczenia wtrysku w Liquim Oli 1971. Przechodzimy do badań laboratoryjnych. Najpierw pomiar oleju świeżego w tle pod czerwień, w drugiej kolejności próbka oleju przepracowanego. Zapraszam do wspólnego eksperymentowania. Lepkość dla oleju świeżego jest następująca: 44,3 w 40 stopniach oraz 8,2 w 100 stopniach. Wskaźnik lepkości wynosi 161. Porównujemy ten wynik z deklaracją producenta. Obserwujemy zgodność na poziomie 2%, czyli bardzo dobrze. Wskaźnik lepkości jest idealnie dokładnie taki sam jak w deklaracji.
Przechodzimy do pomiaru lepkości oleju przepracowanego. Próbka po przebiegu 11 700 km. Zapraszam. Lepkość dla oleju przepracowanego jest następująca: 47,5 w temperaturze 40 stopni Celsjusza oraz 8,8 w temperaturze 100 stopni. Wskaźnik lepkości wynosi 167, a to oznacza, że mamy bardzo ciekawą obserwację. Zmiany nie są duże, w okolicach 7%, natomiast w odniesieniu do oleju Liquimoly zmiana w niższej lepkości jest na korzyść oleju Ravenol, wyższej lepkości na korzyść Liquimoly. Silniki 1.5 TSI, serie, które badamy, charakteryzują się nietypową degradacją oleju silnikowego. W odróżnieniu do innych jednostek, gdzie lepkość oleju z reguły maleje w wyniku eksploatacji, w tych silnikach lepkość wzrasta. Zjawisko to może być związane z nagromadzeniem zanieczyszczeń, utlenianiem oraz osadami, które powstają w wyniku wysokiej temperatury pracy i działania systemu dezaktywacji cylindrów ACT. Taka degradacja może wpływać na skuteczność smarowania i wymaga regularnego monitorowania również w odniesieniu do innych parametrów, w tym np. tribologicznych. Przechodzimy do kolejnego etapu badań, test bibułowy. Eksperymentujemy w oparciu o dwie bibuły chromatograficzne. Zobaczcie, jak wyglądała aplikacja kropli na test oraz kilka zdjęć zrobionych po określonym czasie. Oglądamy plamy z różnych perspektyw oraz przy wykorzystaniu dodatkowego podświetlenia. Plama z kategorii stan przeciętny. Niepokojąca jest ciemna barwa plamy, ciemne, przepalone obrzeża strefy rozpraszania, jak również poszarpania na strefie zewnętrznej. I jeszcze w ramach ciekawostek porównanie do oleju Liquimoly z odcinka 217. Przechodzimy do podczerwieni, rejestrujemy widma. Oceniamy poziom degradacji oleju przepracowanego, odejmujemy widmo oleju świeżego od widma oleju przepracowanego, żeby sprawdzić poziom zmian w wyniku rzeczywistej eksploatacji. Podczerwieni następujące wnioski oceniamy przez pryzmat porównania. Degradacja antyutleniacza plus dla Liquimoly, degradacja dodatków plus dla Ravenola, natomiast nie w każdym obszarze, bo dla pasma 1520 mniejsza degradacja jest dla oleju Liquimoly. Zanieczyszczenie 1:1, w jednym miejscu na korzyść Ravenola, w drugim na korzyść Liquimoly. Stopień sulfonowania, tutaj wygrywa Ravenol. Stopień nitrooksydacji, tutaj zbliżone poziomy, co trzeba mocniej zaznaczyć, bardzo wysokie zmiany. Mocniej utlenił się Liquimoly, bardzo ważny obszar na widmie 1747. Tutaj ewidentne różnice, mocna degradacja modyfikatorów i lub estrów dla oleju Ravenol oraz widoczny umiarkowany sygnał na plusie dla oleju Liquimoly. Podsumowując, agregując wszystkie zmiany w jeden wskaźnik jakości, wygrywa Liquimoly w klasie lepkościowej 0W30. Ravenol mocno stracił m.in. poprzez degradację w punkcie 1747. Dziękuję za wspólne eksperymentowanie, z góry dziękuję za aktywność na kanale, bo jest ona bardzo ważna. Komentarz, łapka w górę, subskrypcja kanału to sygnały dla mnie, że prowadzone eksperymenty spotykają się z Waszym zaciekawieniem. Zapraszam osoby zainteresowane udziałem we wspólnym eksperymentowaniu do kontaktu mailowego, znajdziecie go w opisie filmu. Dziękuję wszystkim patronom kanału za wsparcie inicjatywy prowadzenia eksperymentów na platformie YouTube. Wszystkich zainteresowanych zapraszam do tego grona. Do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!